Oto największe dwa parkury, jakie kiedykolwiek widzieliście w Minecraftzie. Słuchajcie, ja wybudowałem tego po lewej. To będzie wyzwanie dla SmileStone'a, a SmileStone wybudował dla mnie tego po prawej. Więc jestem ciekaw, kto szybciej przejdzie parkur dany. Czyli nie wiem, czy SmileStone może szybciej przejdzie mój, czy może ja jego. To się wszystkiego dowiemy w dzisiejszym odcinku. Także widzowie, oglądajcie i na sam początek zostawcie łapeczkę w górę, a my do tych parkurów podlecimy. Także SmileStone, dawaj. 3, 2, 1, ścigamy się z widzami, kto będzie Szybszy. Oni klikając łapeczkę, czy my podlatujący tam. Także lecimy do góry, lecimy do góry, lecimy do góry, i jesteśmy w niebie. Słuchajcie, tutaj zaczyna się właśnie mój parkour. Od tego gościa będzie trzeba go rozwalić, ale na sam początek lecimy do SmileSlow'a i ja będę przechodził jego parkura. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Więc staję sobie w tym miejscu. Dajemy survival. O, on tutaj ma więcej tych postaci. No dobra, no to survival włączony. Słuchajcie, i są już potwory, które chcą mnie zaatakować, ale ja muszę chyba górą przejść. Także idziemy do góry, ale przez ten czas jeszcze, jak ja będę tutaj szedł, to nie zapomnijcie kliknąć subskrybera. Takiego czerwonego, jak moja bluzka właśnie właśnie oświetla. Dobijemy na moim kanale milion subskrypcji, więc bardzo wdzięczny bym był, jakbyście nacisnęli widzowie po jednym subiku. Fajnie by było. A my skaczemy. Skaczemy, przeskakujemy parkur i zobaczymy, jak daleko tutaj dojdziemy. O nie! spadłem już na samym początku! O nie nie, 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 nie! Zostawcie mnie! zostawcie. Zostawcie, zostawcie, zostawcie. Dobra, uznajmy, że padłem. Uznajmy, że padłem, bo nie da rady, ich jest za dużo. Weźmiemy sobie tryb kreatywny, podlecimy do góry. No i co, z powrotem z through video. włączy regenerację życia, bo mam mało. A ja próbuję drugi raz. Dobra, ja raz padłem, zobaczymy ile razy Smajsto u mnie padnie. No w sumie to przez głupoty, bo ten parkour jest bardzo łatwy. No ale dobra, idę, przechodzę to sobie dalej, dalej, dalej. Tutaj są drabineczki, więc po drabinkach do góry na Samiuśką górę. Tu w lewo, tu w prawo, no. no. No, no, powiem wam, że skomplikowany trochę jest. Nie powiem, że nie. Smajstą! A gdzie ty jesteś? Musisz mnie śledzić. A dobra, jesteś ko mnie. Okej, okay. no to schodzimy na dół! I do wody, żeśmy wpadli. Teraz mamy parkour. Jakąś lawę trzeba przeskoczyć. Dobra, też nie jest ciężkie. Ja w parkurach jestem dosyć dobry, więc przechodzę bez problemu. A, i zapomniałem Wam widzowie powiedzieć, Wy też musicie oceniać, kto Waszym zdaniem miał wybudowane lepszego parkura. Na razie jesteśmy u Smajslawa, zaraz pójdziemy do mnie, tylko przejdę, przejdę normalnie całego. Dobra, tu przeszedłem, lawę dałem radę. No i wchodzimy na dół. Dobra, to chyba jakiś labirynt się szykuje, więc idźmy, idźmy do przodu. Okej, okay, tutaj na lewo, tu na prawo, nie wiem w którą stronę mam iść, więc idę tu na prawo... Chyba dobrze, że przeszedłem. Dobra, dałem radę. Okej, okay, teraz są pajęczyny dalej. No to uważajmy, przeskoczmy je najlepiej i się już zablokowałem, ale dobra, idę dalej, idę dalej, przechodzę lewo, prawo, lewo, prawo. Ej, słaby ten parkour, ja sobie przechodzę koło niego jak chcę! I co, niby, że Co? Że tu jeszcze już jest koniec? Czyż miałeś tyle czasu na wybudowanie jakiegoś fajnego parkura? A ten parkour był bardzo słaby. Kamienny miecz i, i jabłko. Ej, ja może... Może tu jest, nie wiem, więcej gdzieś tego parkour. Ej, wybudowałeś gdzieś więcej, co on się śmieje? Z czego ty się śmiejesz? Ej, gamoniu! Co, co ci jest? Przecież mieliśmy wybudować duży, trudny parkur, tak jak ja to zrobiłem. A ten parkur był słaby, strasznie słaby. Css. Dobra, to wiesz co? Chodź do mnie i zobaczymy. Zobaczymy, jak poradzisz sobie u mnie. Ja wybudowałem widzowie konkretny parkur. Nie będę wam go pokazywał na początku, niech z zacznie go przechodzić. Ma dwa miejsca do wyboru. Tu zaczynamy od początku. Tak jest, włączaj tryb survivalowy i musisz go załatwić. Podpowiem Ci tyle, że ułatwienie jest w skrzynce. Dobra, majster zaczął się z nim bić, zobaczymy, czy z nim wygra. Ten potwór jest dosyć mocny, ale nie jest aż tak mocny, żeby go chyba rozwalić. On zobaczył, że w skrzynce jest broń. Dobra, majster ze skrzynki wziął broń i ma tu jeszcze uniwersalny klucz, który mu będzie potrzebny, żeby przejść tutaj, tędy, tym parkurem. Idzie sobie, idzie, idzie. Tu ma kolce, ciężkie do przejścia. Dzięki temu kluczu, kluczu otwiera te dwie furtki, przechodzi sobie dalej, i żeby otworzyć już kolejne furtki, musi. Przejść przez kolejny parkour. Spójrzcie na to, co ja mu tu przygotowałem. Ta woda jest fejkowa i ona bije. A na końcu marzmije. I tutaj w tej skrzynce znajduje się uniwersalny, klucz. Dobra, cofnijmy się do niego i zobaczmy, jak on sobie tutaj radzi. Już przechodzi przez yy, spajki, które mocno biją. No, dawaj, majstę, dawaj, ja muszę cię obserwować, jak. O, za głowę się łapie. I co? Mówiłem, że jest kozacki. No. Także próbuj, przechodź. Biją go te kolce, żeby spadł, żeby spadł, żeby spadł. Dobra, no, udało mu się. Na razie przeszedł, teraz musi ominąć kolce, Przeskakuje, przeskakuje. Dał radę, dał radę. No brawo, brawo, brawo. Otwieraj sobie kudeczki, kutki otwarte, przechodzi sobie dalej. Tych nie otworzysz, one są zamknięte, tam jest klucz. Musisz się do niego wdostać. Tędy musisz iść, a na powrocie możesz sobie poskakać tędy, jak się bardziej będziesz czuł. Na razie musi ominąć te spajki, kolce, dobra, jak na razie mu wychodzi, no, ale to jest początek, zobaczcie, a już jest dużo lepiej niż u, u niego. Tak jest moim zdaniem, przynajmniej. Ja ja się tutaj namęczyłem, budowałem to pół dnia, o, wpadł do wody, która go bije, widzicie? Dostaje obrażenia, hahaha, <laughs> musisz ją omijać, ale nie prawą stroną, normalnie miałeś ją obijać środkiem. No dobra, przeskakuje, znowu wpadł do tej wody, która bije i rzuca się na niego Snake. Zobaczymy, czy z nim wygra, na razie ma broń, na razie ma przewagę, bo ma broń, ale zaraz mu się skończy, bo ja tam dużo naboi mu nie dałem. No, no wala, no wala, i co? Wygra z tą żmiją, widzicie jak ona się rozszerza, jest naprawdę długa i mocna, on dalej ma tą broń, co jest grane, tyle normalnie naboi, o chyba mu się skończyła, podchodzi i będzie się bił z nią na pięści, a ona ucieka od niego, ale czemu tak się dzieje? Dawaj, dawaj, bij się z nią, dawaj żmija, rozwal go, rozwal go, Ta jest, nawalasz go. O, goni za nim, goni za nim żmija Elegancko, tak jest, końź go, końź go On już wziął kluczyk? Ej, czekajcie Zobaczymy, czy on tutaj wziął kluczyk Wziął klucz, wziął klucz, ten, bo on ucieka z to. I spadł, spadł na, na dół, na dół poleciał Haha, <laughs> żmija go zepchała Bardzo dobrze, bardzo dobrze, spełniłem swoje zadanie Ok, no to mamy Jeden, jeden, ja raz u smajstowa padłem On u mnie raz i się nie zapowiada Żeby tylko raz u mnie spadł Po prostu to się łatwo przechodzi, tylko trzeba umieć No raz u normalnie Tutaj się odrodził, no i idzie sobie dalej. No to idź, 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 tak jest. Tutaj teraz musisz sobie kłódki otworzyć. No i kolejny parkour jest w prawą stronę. Tutaj mamy, słuchajcie, taką tęczę, która rozwala na hita. Patrzcie, ja w nią wejdę, nie? Wezmę sobie tu pointa, ustawię ustawie, tryb survivalowy. I jak on w nią wpadnie, na przykład nie, nie wskoczy. Teraz specjalnie nie wskoczę. Patrzcie, cyk. Widzieliście? Padłem od hita. No i teraz klikam odrodzenie, pojawiam się właśnie w tym miejscu. Dobra, to teraz tryb kreatywny i zobaczymy, jak on sobie poradzi, bo to nie jest przejście dla mnie, tylko dla niego. Także. Postaraj się, Smiley, wszyscy się na ciebie patrzą. Okej, okay, przechodzi, przeskakuje, jak na razie mu wychodzi. Na końcu ma niespodziankę. Cztery normalnie, takie. E, k, te, jak one się nazywają? Goryle. Goryle, które pilnują skrzynki, widzicie? One stoją i pilnują skrzynki, a Smiley musi je rozwalić. Dobra, ma kolejną broń, bo mu dałem dwie bronie w tamtej skrzynce. No i strzela do nich, strzela, ale one mają dosyć dużo życia. Ajajajajajaj, pokonuje je z broni, no, przechytrzył je normalnie, bo one nie mogły wyjść. Słuchajcie, dopiero jak on wyszedł do środka, to zaczęły go bić, no, ale wtedy został jeden. No, wygrał, wygrał, dobra, ma tutaj kluczyk, musi go zabrać i iść sobie normalnie tutaj otworzyć kolejne przejście do kolejnego parkura. I tym razem będzie musiał skakać po tym. Spójrzcie, to naprawdę nie jest trudne, ja tutaj sobie przeskakuję normalnie bez zatrzymania się. Idę sobie, idę, idę, idę. Ciekawe czy on tak będzie umiał. No i musi dojść aż na drugą stronę. Na drugiej stronie czeka na niego kluczyk w, w normalnie. O, szybko przeskoczyć to. W skrzynce, którego chronią... Oj oj dobra, spadłem, nieważne. Którego chronią tutaj takie delfiny, czy. Jak zwał, tak zwał. Po prostu one mocno biją. I zobaczymy, czy sobie z nimi poradzi. Także patrzymy na Space czy on sobie poradzi, przechodząc tutaj tędy tym parkurem, idę za nim, idę za nim. Nie będę mu tego utrudniał, bo... Mógłbym rozwalić blok pod nim, ale nie, dobra, delikatnie, powolutku. On sobie przeskakuje i spadł, 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 poleciał na dół. Haha, ha. dawaj na górę z powrotem. Już jest 2-1, czyli tak wygrałem, i tak, ale ja mu tutaj jeszcze przygotowałem parę rzeczy. Patrzcie, tu dojdzie, wtedy będzie musiał tutaj dojść do tych potworów, i na koniec będzie miał do przejścia lawę. Jak przejdzie lawę i rozwali te postacie, no to czeka go niespodzianka. Ej, zapomniałem tu wsadzić, czekajcie, eee, już złoto, okej, okay. wsadzam, poprawiam się diamenty, szmaragdy i, i jeszcze złoto jabłka, dobra, to weźmiemy tutaj weźmiemy monę jeszcze yy, i muszę biec do niego zobaczyć, czy on nie oszukuje i jeszcze weźmiemy budabe, co chciałem lucky blocka jednego, lucky block, dobra Lucky block, okej. Okay. No i wsadzamy tutaj do skrzynki. Jak da radę, no to to będzie jego. To w nagrodę taką, nie? No ja u niego nagrodę dostałem jakieś jabłko i mieczy, który wyrzuciłem. Dobra, on tutaj przechodzi. Jak widzimy dał radę, chyba nie spadł z tego co widzę, aczkolwiek nie wiem. No ale dobra, jest 2-1. No i patrzymy, czy sobie poradzi z y, tymi delfinami. Także dawaj z państwą, na nie, atakuj, atakuj, bierzcie za nie. O, ma pistolet, ma pistolet i strzela. Dobra, kiedyś mi się te naboje skończą. Dobra, nawala, 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 nawala rozwala je, okej, okay. jeszcze dwóch zostało, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch a co mu się, skończyły mu się naboje, skończyły mu się naboje musi ręcznie ich rozwalać, ha, ha. no ale dobra, w tej skrzynce słuchajcie, dam mu pistolet dam mu, ułatwię mu to, bo będzie się tutaj bawił, bił się długo, damy mu taki pistolet i damy mu taki pistolet, dobra, postawmy tutaj do skrzynki i mu trochę to ułatwimy, słuchajcie, o skrzynce masz ułatwienie tak, no, może sobie wziąć i sobie strzelicie dobra, no, strzela, strzela i rozwalił. Nie, jeszcze jeden. Dobra, to udało mu się. Udało mu się. Brawo, 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 z Teraz musisz się cofnąć, słuchaj. I, i, I z powrotem po tych blokach musisz iść. Niestety. Niestety musisz po tych blokach z powrotem iść i zobaczymy, czy sobie dasz radę. Nie mówiłeś mi, że spadłeś, ale. Aj, czekajcie, on coś kombinuje. Będzie skakał. Będzie skakał. Dobra, to ci to ułatwię. Wiesz co? Mogę ci to ułatwić. Tyle, tyle. tyle. Ułatwiać to. No, dawaj. O! poleciał na dół, nie dał rady. No ale dobra, powiedzmy, że zaliczone masz. Już nie musisz tego parkura tam przechodzić, bo wiem, że i tak spadniesz i tak. Już jest 3-1. O dobra, z Państwem się pojawił, no to otwieraj kutki i idź dalej. Osta przedostatni parkur Cię czeka. Tutaj musisz przeskoczyć różne substancje, które niektóre zadają obrażenia, a niektóre nie. Masz tutaj różnego koloru. Możesz sobie wybrać i wejść do jednego. No to zobaczymy, czy Ci się w głowie zakręci. Czekajcie. Wybierze sobie na przykład czerwony. No zielony, wejdź do zielonego albo coś. A nie chcę próbować. Nie chcę. O, do mleka wpadł. A mleko bije! One jest No <laughs> Dobra, tutaj też fejk woda jest. No i przeszedł, dał radę. No to teraz z broniami wystarczy, że rozwali te ośmiornice. No i wejdzie do środka, i tutaj będzie miał kluczyk, do, do którego będzie potrzebny do przejścia dalej, wiecie? No to ośmiornice załatwił, okej, okay, idzie teraz po kluczyk. Dawaj, 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 dawaj! Ty odliczam od dziesięciu, jak nie dasz rady tego przejść, to przegrałeś. Nie no, i tak przegrałeś, dobra to. Nie ma sensu. No to cofaj się, cofaj się, cofaj się, otwieraj sobie to i zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Patrzcie, jak on tutaj wejdzie, to go od razu zepcha do lawy. I ta lawa go rozwali. No nie da rady tego przejść. Chyba, że jest mały trik na to, póki go nie ma to wam powiem. Słuchajcie, wystarczy się schylić, patrzcie, tak wywala, a jak się schylę, jak się schylę, to normalnie sobie przejdę. I nic mnie nie będzie spychało. Także to jest taki trik, zobaczymy, czy on to ogarnie. A tu muszę to zniszczyć. Albo nie, w sumie tutaj też nie przejdzie, tego, patrzcie, cyk. I teraz do przodu będzie chciał iść, to go będzie ciągnęło do tyłu, tylko byle by nie spał. Dobra, idzie smajstał tutaj. I ej, odnalazł ten trik. Na początku już wiedział, że trzeba się schylać. Ajajaj, aj, aj, nie wyszło mi, no ale dobra, utrudnienie jest takie, że jakby poszedł w lewo, to nie dojdzie, ale poszedł w prawo, dobra. No i co, tutaj musi przejść, tu przejść, tu przeskoczyć, rozwalić te aligatory, Jeden duże, trzymałe, i tutaj czeka na niego niespodzianka, ale zobaczymy, czy da radę. Ja już mu więcej broni, nic nie daje. Czekają go aligatory na końcu. On na razie to przechodzi bezproblemowo, no bo chyba usłyszał to, jak mówiłem do was, że wystarczy się schylić. No ale dobra, trudno się mówi. Niech idzie sobie dalej, 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 dalej. No i i dał radę, dał radę. Brawo, brawo, brawo. O, o, się śmieje z tego. No ja bym się nie nie śmiał, trzy razy padłeś i ja dużo lepszy parkur przygotowałem niż ty dla mnie. Ten twój był taki słaby. No ale dobra, przechodzi dalej, przechodzi dalej i aligatory. Dobra, czy z nimi wygra? Nie wygra z mi. Padnie, patrzcie, zwali go, alligator. Aligator, dawaj, dawaj! Oooo, Poleciał! Czwarty raz i padł. Ha, ha. I co, i co? Dawaj, tepaj się do mnie. Tepaj się do mnie, ja już cię wezmę tutaj, żeby ci ułatwić to po prostu. I wiecie co? Wyciągnął nie zasłużył. Nie zasłużył na te diamenty i szmaragdy. wezmę mu po połowie. Nie będę udawał wszystkiego. Laki bloka, zobaczymy, co on tam w środku dostanie. Jak go rozbiję. Na razie mu zabieram. O i nie ma. Dobra, i teraz on walczy, walczy, walczy. Zamknę go tutaj, żeby czasem go te aligatory nie wypchały. No i rozwalił. Rozwalił, dał radę. Dobra, to słuchaj, tutaj niespodzianka dla ciebie czeka. Jest jeden Lucky Blok, który pomoże. Zobaczymy co z niego wypadnie. Dawaj, weź go, połóż go w tym miejscu. No i zobaczymy i weź go rozbi. Masz kilofa? O, dostałeś, co dostałeś? Kwiatki dostał! Haha, <laughs> Czosnek Ej, czosnek dostał czosnek. Trzymaj czosnek. Czo czosnek, trzymaj czosnek, o, trzymaj, to są twoje kwiaty, ja ci oddaję tulipany, nie tulipany, proszę bardzo, proszę bardzo, on nie, tutaj rzuca, on ich nie chce. No, no, ale masz gdy masz diamenty i masz złoto i masz kasę normalnie tutaj, także się ciesz, bo dostałeś. Dałbym ci wszystko, bo było na początku po 64 sztuki, ale że 4 razy spadłeś, no to... Bardzo słabo, bardzo słabo. Teraz, e, słuchajcie, weźmiemy Elytrę i zlecimy na dół. O, dzięki Elytrze. Elytra, dobra. Ma, masz z Państwem jedną Elytrę, ja sobie też biorę. Zakładam. I normalnie, słuchajcie, bierzemy tutaj V. E, dobra, e, czekajcie, bo z siebie wyszedłem. Nie? A dobra, jest wszystko w porządku. z dawaj, 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 skaczymy tutaj. Cyk. I lecimy do Dubaju! Oj, leć, leć, Sebek, tak jest! Lecę, 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 lecę! Słuchajcie, widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. O, wylądujmy jakoś bezpiecznie, trochę tutaj gdzieś w lesie. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie ocenić w komentarzu, który Waszym zdaniem parkour był lepszy. No, mam nadzieję, że zagłosujecie jednogłośnie, że mój. Aczkolwiek, no. To od Was zależy, także piszcie. No i co, zapraszam Was na mojego Instagrama, na mój drugi kanał na YouTubie. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie. A ja się z Wami żegnam, lecę do Smilandii. Trzymajcie się, do jutra, na razie, cześć!